Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Enduro Animals. Dzisiaj z racji tego, że popsuło mi się sprzęgło, porozmawiamy właśnie trochę na temat mojego sprzęgła, a także nawiążemy do ostatniego pytania pod filmikiem na temat tego, czy warto kupować używany motocykl, czy to wszystko jest opłacalne, więc zapraszam w takim razie. Okej, okay, to może na wstępie właśnie powiem trochę o moim sprzęgle. Ostatnio był taki przykry incydent, że sprzęgło po prostu mi się odkręciło. Klamka zaczęła luźno chodzić i dziwiłem się, co się stało. Po prostu odkręciłem dekiel, no i zobaczyłem, że po prostu nakrętka odkręciła się, sprzęgło całe się odkręciło, no i winą tego była ta podkładka, która już jest strasznie zmęczona. Tutaj po bokach powinny być takie listki, które potem się zagina, zabezpieczają one po prostu przed odkręcaniem. Tutaj jest ostatni listek, ale też już prawie odpadł, także ta podkładka już jest do wyrzucenia, już zamówiłem nową. A także przy okazji tego zamówiłem tą nakrętkę, bo też widać, że jest tutaj już jakaś zniszczona, także przy okazji zamówiłem tą zakrętkę, no i czekam właśnie na części. Jak tylko przyjdą części, to składamy całe sprzęgło, no i powinno być już w porządku. Także no, to tyle na temat sprzęgła. A teraz zajmiemy się ostatnim pytaniem. Ok, także ostatnie pytanie, jakie było zadane, to czy warto kupować taki używany motocykl i czy to się po prostu opłaca? No na wstępie powiem tak, jeżeli ktoś ma odpowiednie fundusze i odpowiednią kasę, żeby kupić motor nowy lub przynajmniej z pierwszych rąk, to jak najbardziej polecam takie coś, bo wiadomo, że motocykl nowy lub młody rocznikowo będzie na pewno lepszy niż coś takiego starego. Lecz jeśli ktoś ma mniej pieniędzy, jak najbardziej polecam kupić taki używany motocykl. Ja sam kupiłem właśnie używanego KTM-a i trochę starszego, ponieważ nie miałem za dużo pieniędzy na crossa, ani nie chciałem już czekać po prostu i zbierać pieniążków. Kupiłem używanego KTM-a. No jest to rocznik 95, czyli trochę już stary. Ale postanowiłem, że wyremontuję go trochę i no nie było to taki duży koszt. Ponieważ motocykl, jeśli kupimy używany i w przysłowiowym dobrym stanie, może się okazać, że jest to naprawdę tykająca bomba i może się okazać, że pojeździmy na nim tydzień, kilka dni i się rozleci. Więc jeśli kupujemy jakiś starszy używany motocykl, to ja jestem zdania, że lepiej kupić sobie coś bardziej jakby od razu kupić motocykl do remontu, czyli wiemy, że na przykład do wymiany jest tłok, do wymiany są jakieś inne podzespoły, możemy wtedy zaglądać od razu do silnika, kupimy ten motocykl przede wszystkim taniej, no i od razu zrobimy go sobie, więc wiemy, co w nim robiliśmy, jakie części kupowaliśmy, jakiej firmy i tak dalej, czy to wszystko jest dobrze spasowane do siebie, no i dlatego będziemy wiedzieć, że motocykl jest po prostu sprawny i nie zawiedzie nas zaraz za zakrętem na przykład. Jeśli chodzi o koszta remontu takiego motocykla, no ja tego KTM-a kupiłem za około 4,5 tysiąca i do tego musiałem dołożyć około 2, więc wyszło za to około 6,5 tysiąca, za co mogę kupić taki motocykl już w przysłowiowym, dobrym stanie, lecz nigdy nie wiadomo, czy będzie to tak naprawdę dobry motocykl. Kupiłem KTM-a, miał wymienionego tłoka i także korbę, miał nałożony nowy Nikastil. Sprawdzałem to przy kupnie, ale jak wiadomo, przy kupnie nie wszystko się zobaczy. Okazało się w domu dopiero, że jest kilka usterek. No i między innymi rzeczy, które w nim wymieniłem, to był zapłon. Zapłon wymieniłem z racji tego, że był już po prostu długo użytkowany i przegrzewał się, miał także złe rezystancje,
stator nieodpowiednio pracował, także musiałem go zregenerować. To był koszt około 500 zł plus tam wiadomo koszty przesyłki. 500 zł za regenerację właśnie zapłonu. Także no, to był jeden z większych wydatków w tym motocyklu. We wcześniejszych filmach wspominałem historię z mechanikiem, który źle założył mi nakrętkę od magneta. No i wtedy musiałem oddać także wał do regeneracji. Był to koszt około 250 zł, jak dobrze pamiętam. Także no, to były jedne z większych kosztów w tym motocyklu. Wał po prostu musiał zostać napawany i musiał zrobiony być stożek dobrze, ponieważ wał został rozklepany przez magneta. W motocyklu regenerowałem także tylne zawieszenie i to był koszt około 450 zł. Kupowałem tam uszczelniacze, łożyska, a także tulejki. No i całe tylne zawieszenie zostało zregenerowane. Także teraz znacznie lepiej chodzi, także polecam wszystkim regenerację tylnego zawieszenia, ponieważ no, zdecydowanie przyjemniej się jeździ. Na początku myślałem, że mam po prostu za twardą sprężynę, ja się na zawieszeniach za bardzo nie znam. Jeśli chodzi o koszta eksploatacji, takie jak wymiana świec i tak dalej, no to nie będziemy tego wliczać. Świeca kosztuje około 50 zł, także można sobie to łatwo policzyć. Nie są to już bardzo duże koszty, jednak no, w moim przypadku, gdy była zepsuta elektryka, świece padały po kilku dniach, także na świece lekką ręką wydałem około 200 zł w niecałe 2 tygodnie, także no to był jeszcze. To był właśnie jeszcze trochę większy wydatek. No a tak, z większych rzeczy jeszcze, no to plastiki. Można sobie zobaczyć na tym zdjęciu właśnie tutaj, że motocykl wcześniej wyglądał nie za ładnie. Po prostu przód był zmieniony, a boczne plastiki jeszcze były ze starego modelu, także nieładnie się to komponowało. Samemu chciałem nadać jakiegoś ładniejszego wyglądu KTM-owi, dlatego plastiki w nim pomalowałem podkładem, a potem sprayem pomarańczowym. Ten spray ściera się z czasem tutaj w tych miejscach, gdzie trzymamy nogami motocykl, ale myślę, że to na pewno znacznie lepiej wygląda niż na zdjęciu. Rozbierałem także silnik w KTM-ie, żeby złożyć go na oryginalne uszczelki, ponieważ poprzedni właściciel składał go na silikon, no i olej leciał w pewnych miejscach. No, koszt takich uszczelek to jest około 150 zł. No, rozbierałem go sam, także nie musiałem tutaj płacić za robociznę. Wymieniłem przy okazji uszczelniacze i łożyska w silniku, także to był koszt około, jak dobrze pamiętam, 100 zł bodajże, czy coś takiego. No i to by było chyba na tyle z większych wydatków. Około, jak mówiłem, wyniosło mnie to 2000, także motocykl z 95 roku wyniósł mnie jakieś 6500, co myślę, że jest dobrą ceną, a przynajmniej teraz wiem, że motocykl chodzi bardzo dobrze, nie będzie mnie zawodził i nie zatrzymam się na zakręcie zaraz po wyjeździe z domu, bo nie wiadomo przy kupnie, co jest w silniku tak naprawdę, nigdy się tego nie sprawdzi tak dokładnie. Można przy kupnie próbować zdejmować cylinder, głowicę, zaglądać do silnika, ale to rzadko kto robi i no, tak naprawdę komu się chce to robić. Każdy woli kupić motocykl już sprawny, a właściciel jeszcze się zarzeka, że był wymieniony tłok, nowa tuleja bądź nowy Nikasil. No to każdy tak naprawdę wierzy w to, no i kupują w ciemno. Ja jestem jednak za tym, żeby kupić motocykl do remontu, zrobić go samemu bądź oddać jakiemuś mechanikowi. Najlepiej samemu, bo wtedy w 100% wiemy, co w nim zrobiliśmy. No a jeśli się tak do końca nie znamy, no to tak jak mówiłem, oddać mechanikowi, on to zrobi, ale przynajmniej wiemy, co motocykl miał robione i wiemy, że w 100% będzie niezawodny. Także jeśli ktoś zaczyna przygodę z crossami,
Na sam początek polecam kupić sobie używany motocykl. Jest to lepsze rozwiązanie, bo jeśli znudzi nam się jazda, to nie stracimy tak dużo pieniędzy. Przy okazji będziemy mogli się nauczyć trochę mechaniki, jeśli samemu będziemy chcieli sobie coś pogrzebać. Jeżeli ktoś miał już styczność z motocyklami, no i chce kupić następny motocykl, a dużo pieniędzy przeznacza na ten cel, to myślę, że kupno nowego motocykla lub wysokiego rocznika, motocykla z pierwszej ręki, jest też dobrym pomysłem, no bo wiadomo, motocykl nowszy, ma nowsze technologie w sobie. No i takim motocyklem też będzie na pewno lepiej się jeździło. To wszystko w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, będę wiedział, że podoba Ci się ten film. No i zostaw w komentarzu swoją opinię na ten temat, chętnie zobaczę. Odpowiadam na wszystkie komentarze, także śmiało zadawajcie pytania. Do następnego filmu. Trzymajcie się, strzałeczka.